No i mamy kolejną roślinę wczesnej wiosny, z której korzystają pszczoły. To jest olsza. To jest rodzaj alnus. To też jest tak jak leszczyna, jest to roślina wiatropylna. Aczkolwiek pszczoły również z niej korzystają. Teraz ich tu nie ma, za chwilę pokażę, gdzie są pszczoły. Pojawił się lepszy pożytek. Olsz mamy w Polsce kilka gatunków. Olsza czarna, olsza szara, które przyjmują formę drzewiastą. Jest jeszcze zielona, inaczej nazywana kosą olchą, która przyjmuje formę krzaczastą, występuje w Bieszczadach. A te występują wszędzie. Tak mi się bynajmniej wydaje. Nie znam miejsca, gdzie nie występowałaby olsza. Tutaj u mnie gleby są piaszczyste, jest raczej sucho. Olsz na nieużytkach jest sporo.